Ze względu na charakter prowadzonych prac w Soletanż Polska zawsze dbamy o to, aby apteczki ekologiczne zlokalizowane były w pobliżu prowadzonych robót geotechnicznych. Dodatkowo apteczki ekologiczne zlokalizowane są na naszych maszynach. Apteczki środowiskowe, zwane też apteczkami ekologicznymi, to podręczne, kompaktowe zestawy narzędzi mające na celu pomóc budowom opanowywać możliwe awarie środowiskowe. Są one dopasowane swoją zawartością i rozmiarem do danej budowy oraz do danego używanego sprzętu. Awarie środowiskowe, do których możemy wykorzystywać apteczkę ekologiczną, to wycieki, przedostawanie się substancji skażonych do ziemi lub wody, praca na terenie wcześniej skażonym lub zanieczyszczonym oraz kontakt z substancjami niebezpiecznymi. W apteczce ekologicznej, w zależności od potrzeb budowy, możemy znaleźć takie materiały jak sypki sorbent, rękawy chłonne, maty chłonne, tace ociekowe, środki ochrony indywidualnej takie jak rękawice chroniące przed działaniami toksycznych substancji oraz narzędzia służące mechanicznemu usunięciu zanieczyszczeń, takie jak miotełki czy łopatki. Na placu budowy strategiczną kwestią jest odpowiednia lokalizacja apteczek ekologicznych. Powinny one znajdować się w miejscach łatwo dostępnych oraz być dobrze oznakowane. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni z ich lokalizacji oraz poprawnego użytkowania. Apteczki ekologiczne powinny być zawsze gotowe do natychmiastowego użycia. Ich zawartość oraz ich obecność na placu budowy są kluczowym elementem prowadzonych prac. Powinny być poddawane częstej i stałej kontroli.